I tak tego typu informacje pojawiają się co jakiś czas. Dzień dobry Państwu. Co jakiś czas w tyskich mediach lokalnych pojawiają się informacje o szybkiej likwidacji tyskiego szkieletora. Na przykład Tychy, nasze miasto, tutaj mamy informacje, informują tak. Szkieletor w Tychach stoi od 40 lat, ale wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym roku zostanie rozebrany. Radni przyjęli dokument, na mocy którego będzie to możliwe. I ten dokument datuje się na 22 lutego 2017, to znaczy publikacja nastąpiła w tym dniu tego materiału. Tutaj na dowód, nie wiem czy to widać. I tak tego typu informacje pojawiają się co jakiś czas, dość regularnie. Tutaj wcześniejsze informacje z 2017 roku, 16 lutego, z 2013. W 2013 nastąpiła pierwsza rozbiórka szkieletora, zdjęto kilka blach z tej elewacji. Gwoli ścisłości muszę jednak dodać, że mam informacje z innych źródeł, że zostanie odcięta znacznie większa część niż ta tutaj, ten nawis nad drogą, bo zostanie odcięty aż do tego miejsca, gdzie został zdemontowany dach. I cała ta dość duża część zostanie odcięta, natomiast cała ta pozostała część, która jest tam z tyłu bardziej schowana, pozostanie po prostu na swoim miejscu, także zostanie udrożniona droga i chodnik. Natomiast reszta będzie zdobiła Tychy przez następne, nie wiem, może 40 lat, albo może i 100, tego nie wiemy. No jak widać, nic się nie zmienia, no za wyjątkiem tego, że rdzewieje. No i być może, że za 100 lat całkowicie ta konstrukcja zardzewieje, ale my już tego nie dożyjemy. Dlaczego tak długo to trwa? No, mnie to samego dziwi, jako że tyski zakład elektroniki górniczej, tyski ZEK, został zlikwidowany no, w ciągu kilku miesięcy, no może niecałego roku. Natomiast nieopodal stojąca piekarnia Gigant na Glince, po przeciwległej stronie tego skrzyżowania, została zlikwidowana w ciągu kilku miesięcy. Po prostu wyburzono bardzo sprawnie i szybko. Dlaczego w przypadku szkieletora trwa to tak długo? No, tak jak powiedziałem, nie wiem dlaczego, ale istnieje takie przysłowie, że jak nie wiadomo o co chodzi, to zawsze chodzi o pieniądze. I najprawdopodobniej duże pieniądze. Na miejscu ZEG-u powstał supermarket, na miejscu piekarni Gigant powstała stacja benzynowa, a tutaj, no nie wiemy. W każdym razie podtrzymuję tezę, że jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to najpewniej chodzi o pieniądze i to duże. Pan redaktor się pojawi, tak myślałem, no po prostu nie przepuści niczego. Że na kartki był towar, że za drogi jest browar. To wszystko wina Stalina. To, że gryzą komary, że są drogie dolary. To wszystko wina Stalina. To, że żona mi nie da, to, że w kraju jest bieda. To wszystko wina Stalina.
że nas powódź dotknęła, czwarta setka mnie ścięła. To wszystko wina Stalina. Że jest pałac w Warszawie, że jest rosa na trawie. To wszystko wina Stalina. To, że są narkomani, to, że wszystko do bani. To wszystko wina Stalina. To, że obiecywali, że się sianem wytkali. To wszystko wina Stalina. Że był grudzień 13, że plotkują niewiasty. To wszystko wina Stalina. To, że piesku z nas gnębi, to, że parzy, że ziemi. To wszystko wina Stalina. To, że ryba nie wierzy, że już w nic nie uwierzy. To wszystko wina Stalina. Człowiek żelaza, człowiek żelaza, taka to była zaraza.